Tamara Moranowska, witam i zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. A ten nowy tydzień powitamy zdecydowanie przyjemniejszą pogodą, gdyż panowanie przejął układ wyżowy i tak ta nadchodząca noc w całym kraju zapowiada się bardzo pogodnie, okresami zupełnie bezchmurnie. Wyjątkiem będzie jedynie południowo-wschodnia część Polski, bo tutaj jeszcze ostatki frontu atmosferycznego, a zatem chmury i przelotne opady deszczu. To będzie chłodna noc na termometrach maksymalnie od 1 do 2-3 stopni na przeważającym obszarze kraju, około 4 stopni na południu i na krańcach zachodnich. Jednak uczucie chłodu w nocy będzie potęgować silny, momentami porywisty wiatr. Jutro, podobnie jak w nocy, prawie w całym kraju przez cały dzień dominować będzie przepiękna, słoneczna pogoda. Jedynie na południowym wschodzie jeszcze sporo chmur z przelotnymi opadami deszczu, ale w drugiej części dnia tam również zacznie się wypogadzać. Na termometrach od 11 do 12 stopni w części południowo-wschodniej, około 14 stopni w centrum, do maksymalnie 17 stopni na północnym zachodzie. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego województwa. Także w naszym regionie ta noc zapowiada się bardzo pogodnie, wręcz zupełnie bezchmurnie, ale właśnie przez brak chmur to ciepło będzie nam niestety uciekać na termometrach maksymalnie 3 stopnie, ale lokalnie może być jeszcze chłodniej. Za to jutro w regionie przepiękny, słoneczny dzień na termometrach od 14 do maksymalnie 15 stopni, ale także w naszym województwie może być nieco silny wiatr, przez co ta odczuwalna temperatura będzie nieco niższa. Na barometrach wahania ciśnienia jutro 1025 hektopaskali, a ja życzę Państwu udanego wieczoru i dobrego tygodnia. Do zobaczenia.